Cześć, jak się macie tutaj? Kamuna była, to jest kolejny odcinek z serii The Courage Drive. Trzy. Chyba tak. W tym odcinku będziemy sobie robili te ciężarówki Super Truck International Series. No, bo ktoś tam mówił, że chciałby to zobaczyć, tak więc bezproblemowo. Ile jest? 5 okrążeń łącznie. Jakieś trudne, widzę, mapki nie są, więc wchodzimy dalej. Będziemy się ścigali takim czymś, no więc dobra. Kontynuuj. A. Dawno czego nie nagrywałem, w sumie nie wiem czemu. Muszę jeszcze ściszyć, a dobra, ściszyłem. A mnie wyprzedzają wszyscy, kurde. O, ciężko się tym jeździ. Ajajajaj. A nie, dobra, jakoś udało się opanować sytuację. Kamunabo mistrzu. Jakbyście słyszeli jakieś odgłosy, to wiecie, ciocia przyszła, gada z rodzicami, więc w sumie sami wiecie, jak to jest, jak przychodzą goście do waszych rodziców, nie? Troszkę głośno czasami. A że ja nie mam zamiaru czekać jeszcze aż tyle czasu, aż sobie pójdzie, więc nagrywam teraz. Dobra. Lecimy. Skręcaj. Ciężko się tym chodzi, strasznie opornie. Znaczy, ciężko się to prowadzi, strasznie opornie chodzi. Nie wiem się wysłowić. Dobra, wyprzedzę ich teraz. Patrzcie, oni zahamują. Udało się. Dobra. Jakby być pierwszym teraz, to by było nawet fajnie. Ile trwa jedno okrążenie? No, dobra, coś około minuty. Tak więc mam nadzieję, że całość potrwa tak maksymalnie z 10 minut, to najwyżej weźmie się jeszcze jeden wyścig, taki dosyć krótki, nie wiem który, ale któryś na pewno. Oj, hamuj. Może w sumie Monster Trucki zrobimy od razu tak, skoro zacząłem, to z grubej rury skończę. Przez ciężarówki do Monster Trucków, tak. To będzie moc. No, chyba że po prostu dużo razy przegram tutaj, no to wtedy w ogóle nie będę robił drugiego wyścigu, bo nie będzie czasu. Nie chcę, żebyście się męczyli oglądaniem takich 30-minutowych odcinków, dlatego próbuję po prostu jak najkrócej to robić. Jak najkrócej. No co prawda ten odcinek z tej historii wyszedł strasznie długi, aż 3 minuty. Jednak nie sądziłem, że ta misja będzie aż taka krótka, no. Myślałem, że będzie dłuższe trochę. No tak się zawiodłem. Ale już nie mogę doczekać następnej misji. Było fajne, coś pamiętam niby z tej, jakieś takie urywki w pamięci mam z tej budowy. Jednak jak to tam dokładnie wyglądało, nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem, jakie były bossy, nic nie wiem w sumie. Ale dobra, nieważne. I powiedzcie mi, chcielibyście oglądać więcej LoL'a, bo po prostu zacząłem się wciągać w tą grę. Trochę jak w Metina na początku. Co prawda ciągle lamię, ale jest coraz lepiej i nie wiem, chcielibyście serio z tego? Możecie też napisać w komentarzu. I wiecie, strasznie się cieszę, że ostatnio jak zrobiłem taką przerwę i dodałem jakikolwiek odcinek, tyle łapek w górę było. Prawie tyle, co pod Metinem. Tylko 7, no ale zawsze coś. Pod Metinem, nieważne jaki film, nawet najgłupszy filmik jaki zrobiłem, za każdym razem było 10 łapek więcej. Ja nie ogarniam, co wy widzicie w tej grze, no przecież to jest zwykła gra. Zwykła gra, w którą gra miliony osób. O, uwaga, właśnie słyszeliście pewnie. Nie będę jakoś tego specjalnie wyciszał, bo to nie ma sensu bawić się tym dźwiękiem, potem wychodzi taki nienaturalny i bla, w ogóle. O, już koniec. Nie sądziłem, że tak szybko pójdzie. Fajnie, bardzo fajnie. Kamunabu jest pierwszy. Ale lecimy dalej jeszcze. O, odblokuj się. Get ready. Let's get ready to rumble! Tak mi w nosie coś przeskoczyło, ała. Tak bolało. O, nie, fuck. Dobra, udało się. Nie. Wow. Żyjemy. Tutaj trzeba strasznie ostrożnie, nawet nie ogarniacie, jak to ciężko chodzi. I zawsze mnie zastanawia to, czemu nawet jak walę przeciwnika z całej siły, to ja wpadam w poślizg, a on nie. Za każdym razem, nieważne z jakiej pozycji. Przecież on powinien już dawno driftować dookoła, się kręcić w kółko, nie? A tu nie. A tu po prostu sobie stoi i jedzie dalej. Teraz by było dobrze, jakbym był troszkę... Nie! Wow! Ja się wystraszyłem. Troszkę wyżej w rankingu. Tak, załóżmy czwarty. Ten.
Jeżeli będę piąty i tak dalej, to może się nie udać, chociaż nie. Szósty na dwa to też będzie trzy. Trzecie miejsce. No, maksymalnie piąty mogę być. Chociaż w sumie, żebym był siódmy, to też bym może wygrał. Jednak miałbym jakieś trzecie miejsce? Nie wiem. Wiecie, jakoś się boję sprawdzać trochę. Wolę to wygrać, być pierwszym i mieć to z głowy. O tym wyścig jakiś trochę dłuższy jest. Już ponad minutę. Minuta 20. Jednak mam nadzieję, że drugie okrążenie wyjdzie troszkę szybsze. Dobra, już zaraz mamy metę. Widzimy ten czerwony pasek po lewej stronie na dole, na tej minimapce. Jest to wjazd do pitstopu, tak jakoś? Pitstop? Nie wiem w sumie. I wiecie, no po prostu możemy sobie naprawić, nalać paliwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kto oglądał raz w życiu wyścigi, to wie. Chodzi o to tam, gdzie się tak szybko zmienia opony, nie? O nie! O fuck. O w dupę. Dobra, uratowałem jakąś sytuację. Nieźle. Strasznie ciężko. Teraz tylko nie zepsuć, to będę może drugi nawet. I wtedy pierwsze miejsce murowany. Zwolnić, przyspieszyć. Ja nie chcę jadą tam z tyłu, bo mi za dużo nie zrobią. Dopóki mnie nie będą uderzali, to jest w porządku. A oni jakoś nie są zaprogramowani, żeby we mnie uderzać. To lusterko z tyłu jest, więc jest dobrze. Wszystko widzę mniej więcej, nie muszę zmieniać kamerki. Tak, ten zielony z przodu. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak oni się nazywają. Nie wiem nawet, jaki to jest model ciężarówki, nie czytałem. O, jakieś auta mnie tak za bardzo nie interesują, chociaż gry wyścigowe jak najbardziej są w porządku. Bardzo lubię. Lubię w sumie takie, wiecie, strzelaninki, FPS-y, czyli. I wyścigi. To są chyba moje ulubione gry. Co prawda innymi grami też nie gardzę, jednak te są ulubione. Takie najlepsze tytuły. Tytuły, takie najlepsze rodzaje, znaczy nie tytuły, bo tytułów to jest dużo. O, co jeszcze? Może później nagram Alan for Cobra. Nie wiem, jak mi się będzie chciało, to nagramy. A jak mi się nie będzie chciało, to nagram dopiero jutro. Dobra, udało się. Koniec, kontynuuj. Pięknie, mamy pewnie pierwsze miejsce. O, co to? Trzy wyścigi? Pisało, że dwa. No dobra, czyli dzisiaj Monster Trucków jednak nie będzie. Będą w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że z niecierpliwością będziecie na niego czekać. I teraz chyba będzie mniejsza przerwa niż... Nie wiem w sumie, ile ja nie dodawałem tego odcinka. Tych odcinków, znaczy stoka. Długo już, nie? Ja po prostu nie wiem, nie miałem czasu, ja w tygodniu naprawdę już nie mam czasu. Myślałem, że będzie lepiej, a tu nie. Się okazało, że w ogóle nie mam czasu, nie mam weny. A jak już przychodzę po szkole nagrywać, to jestem taki przymulony. Wiecie co? Jeżeli jesteście wytrwali, to poczekacie do Wielkanocy. I wtedy będzie masa odcinków i myślę, że na Wielkanoc zakończymy na przykład Mafię już. Później może... Alarm for Cobra na 100% zakończymy do tego. Do końca świąt. No znaczy do końca mojej przerwy świątecznej, bo święta trwają 3 dni tylko. A ja mam 3 tygodnie, więc jest okej. Okay. No niecałe 3 tygodnie, 2,5 niech będzie. Co nie zmienia faktu, że jednak dużo czasu, dużo, strasznie dużo czasu mam. Będę miał, bo teraz nie mam w ogóle. No i to jest wytrwałe, po prostu będzie siedział, będzie czekał, aż się doczeka i będzie mu dane. A myślę, że mogę wam znowu przypomnieć, żeby od czasu do czasu kliknąć w reklamę. Nie zmuszę was, tylko mówię, że jest taka możliwość, jeżeli ktoś chciałby mi pomóc, no to może, czemu by nie. Czemu by nie, mi to zawsze jakoś pomaga. A za wypłatę będę mógł kupić jakąś grę może, jakąś nową. I wtedy bym wał... Nie, najpierw muszę uzbierać. A później dam wam tytuły do wyboru po prostu. I nie mówię już o jakimś takiej starej grze, tylko teraz będzie coś nowszego właśnie. Albo jeszcze bym się zaopatrzył na taką kartę telewizyjną, żeby nagrywać z PlayStation 3. Jednak zostanę na komputerze, bo... Z Playa to może kiedy indziej, bo nie wiem, jakoś mnie to nie pociąga nagrywanie z PlayStation. Nie wiem czemu. Nie, po prostu nie. Nie i tyle. Dobra. Gry komputerowe są lepsze. To znaczy, niektórych gier się nie da na komputer grać, na przykład na klawiaturze w FIFA. No, dobra, no niby się da, ale strasznie ciężko, strasznie trudno, strasznie złe ustawienie klawiszy. A poza tym samemu nie da się dużo lepiej ustawić, więc wiecie. Jestem pierwszy ciągle.
czyli na 100% będziemy pierwsi w całym rankingu. Jest dobrze. Ani razu nie miałem białej flagi. Dobra, zastanawiam się ciągle. Kurczę, no. Zaraz zobaczymy zresztą. Skończymy ten wyścig i zobaczymy te monster trucki, bo naprawdę chciałbym wam je pokazać. Fajnie się nimi jeździ, tak podskakują strasznie. A jak się od razu naciśnie gaz, no to stają na tylnych kołach. Nie, po prostu jest fajne. I jednak nie mówię też, że nie będziemy się cofali do poprzednich wyścigów, bo będziemy się cofali, musimy je wszystkie przejść. Więc skończymy monster trucki i znowu wracamy do takich, jak powiedzieć, do wagi półśredniej. Bo po prostu tutaj mamy ultra heavyweight, tam będzie light heavyweight, coś w tym rodzaju. Udało się. Pierwsi? Pierwsi. Pojedźmy jeszcze monster trucki, później mamy coś. A jutro zrobimy to i może to. Lubię te Baja Motocross Series. 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 Jeden tor, tylko trzy okrążenia. O, właśnie, takie coś chciałem. Takie małe, króciutkie zakończenie z wielkim, wielkim takim dupnięciem, taki BUSZ! O fuck. No tak śmiesznie latają tutaj, patrzcie to. Łup. Żeby tylko nie przegrać, byłoby fajnie, więc tutaj musimy być w pierwsi, drudzy albo trzeci. Nie ma innej opcji. Nie ma drugiego wyścigu. Więc będzie lipa, jak to przegramy, bo będzie trzeba od nowa zaczynać. A od nowa mi się już nie będzie chciało. Jednak będę musiał, żeby to nagrać. Dobra, ciśnij Stefan. Jak coś mi się uda, za chwilę zobaczymy. Tutaj trzeba trochę zwolnić. O, albo zrobić coś mniej więcej takiego, tylko żeby się udało. O, tutaj już chyba koniec jest. Nie jeszcze. O, szybki spadek FPS-ów. Dobra, wróciliśmy do 120. Nie jest źle. Op. Tutaj mamy... O, właśnie, takie coś chciałem zrobić. Tylko żeby mnie nie tykali w koła. To jest strasznie łatwo wpaść w taki poślizg. No, nie tyle poślizg, co będziemy latali z prawa na lewą i stracimy strasznie dużo czasu. No, te samochody już tak po prostu mają. O, skręcaj. Widzicie, no, czasami nawet fajne samochody się trafiają, żeby sobie nimi pojeździć. Tak więc bardzo polecam tę grę. Można zabić przy niej czas. W Polsce pewnie będzie polska wersja językowa. Tutaj mam tylko angielską albo hiszpańską. Więc wiecie. No. Nie, naprawdę, kupcie sobie, pograjcie, zobaczycie. Przekonacie się, że stare gry też są nawet fajne. No stare, z której ona jest roku? 2008, może 7, nie wiem. Nie pamiętam. Puh. No, graficznie... jakoś, nie wiem, miata, chociaż, tak prawdę mówiąc, na co mi bardziej realistyczne gry? To ma wyglądać jak gra, a nie jak rzeczywistość, boż. Będziemy jak klocuch kule po dziurach widzieli. No, a tak, no to widzimy, że to jest gra, w grę się gra, a nie próbujemy, żeby była jak najbardziej realistyczna, no, to już jest bez sensu. Grać, trzeba jeść, żeby przeżyć, boże, i... kopać drewno, żeby zrobić ognisko. To jest bezsensowne, no to są same gry survivalowe teraz. Dobra, będziemy mieli drugie miejsce. Nie jest aż tak źle, jak mi się wydawało. Nie. O, dupę. O, fuck. O, no to przegraliśmy. A było tak blisko. Chociaż może... Może? Uda się? Udało się! Dobra, wygraliśmy to. Co prawda nie pierwsze miejsce, a trzecie. Jednak zawsze jakieś jest podium. Ach. Mogliśmy jak Kamil na pierwszym. Jednak się nie udało. Dobra, trzecie miejsce. Okej. Okay. Fajnie. No to tak jak już mówiłem. O, odblokowywaliśmy nowe. Jutro przejedziemy to i to. Czyli te takie... Muscle Car Tour i Baja Motocross Series. To Baja. O, to są te właśnie. Strasznie lubię ten pierwszy tor. Nie wiem czemu, tak jakoś mi zapadł w pamięć i jest fajny. Dobra, już nie przedłużając, mam nadzieję, że się odcinek spodobał, tak więc cześć, trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.